kaszy, bo... Mój Boże, ta rozmowa jest taka zła. W zasadzie rozpoczyna się całkiem dobrze, wiecie, z tą całą muzyką oraz z głębokim głosem Sovereigna, ale potem po prostu jest niedorzeczna. I nie mogę zapisać, jej, fajnie. Lubię braki zapisów, naprawdę. Alenko! No spoko. Alenko przeżyje, bo ja tego chcę. To jest właśnie wielki problem tego momentu, że po prostu nie czujemy żadnego... Nie musimy się tak bardzo przejmować naszym towarzyszem, którego wysłaliśmy na... Wysłaliśmy z tamtą drugą drużyną, czy z drużyną Salaya. Po prostu mamy jeden moment, który zadecyduje o tym, czy dana postać przeżyje, czy nie. I mówię tyle. Boże, zdechniesz? Nie, chyba nie bardzo. Nie, używasz swojego cheat move'a. Nie pozwalam. Zatem tak, teraz powinno być dosyć... chyba miałem powiedzieć mało getów, jednak to chyba nie jest możliwe. To miejsce. To na pewno chcę zapisać. W zasadzie to, co powinienem zrobić o wiele, wiele wcześniej, to po prostu sprawdzić te wszystkie ulepszenia, jakie dostawałem, jednak... no cóż. Tak, w zasadzie chyba nie dostałem ich raptem tak dużo, odkąd więcej widzę otrzymanych broni. Nie, 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 nie. Tak, to jest powód, dla którego chciałem zapisać, bo pamiętałem, po prostu pamiętałem tych zasranych snajperów, którzy celują, jak sobie uważają. O ile pamiętam, można... Moja postać może wytrzymać jako tako... Już? Nie, jeszcze nie. Moja postać może wytrzymać jako tako... strzał z tej pseudo-snajperki, jeśli ma na sobie barierę. Jeśli nie ma, no to cóż, moje szanse maleją i to całkiem sporo. Jedynka. Jedynka, działa i dziękuję. O, rany, ile mi już to sprawia. Po prostu śmieszne. Oczywiście, jakby tego było mało, tutaj mamy bodaj dwie ostatnie drony. Mamy dosyć irytujące, jednak nie wiem. Ta sądzę z jakichś przyczyn nie chciała za bardzo strzelać, co w zasadzie nie bardzo mi martwi. Ups. Trafiłeś. Okej, okay. Skoro to mam ze sobą, mam nadzieję, że nie mogę zapisać, of course. Okej, okay, skąd ona wiedziała, że będzie więcej getów w windzie? No, szybko, no. Oh, come on.
serio, to nie zdało zupełnie obrażeń. Świetna. Serio, już zignorujmy te gety, które wyłoniły się dosłownie z dupy, ale nie mogłem rozwalić tych, którzy się znajdowali w windzie, bo nie mam zielonego pojęcia. Ja po prostu użyję omniżalu, wszystko jedno. Jest bardzo ciekawe, że cały czas dostajemy doświadczenie, jeśli nawet używamy omniżalu. Myślałem, że dostajemy doświadczenie za hakowanie takich skrzynek, jednak nie, po prostu dostajemy doświadczenie, bo otworzyliśmy dany pojemnik. Dużo sensu to słowo. Ups, jeden przycisk. Nie. Au. To teraz dla mnie z kolei nie zdało obrażeń. Dosyć ciekawe. Możesz rzucić swoją... Okej, nie mogę. Zrób to... Albo nie. Dobra, wszystko jedno. Dobra, czyli najwidoczniej Normandii cały czas była gdzieś w pobliżu, a Joker nie chciał nas, nie wiem, jakby wspomóc ogniem w tym stylu. Czemu? Wiecie, jedna wieżyczka to było takie zagrożenie. Jedna wieżyczka, która wygląda jak pseudo karabinek. Nie zrobiłaś tego wcześniej? Nie wiem, nie mogłeś tego zrobić na statku? Co jest takie ważne, żeby teraz zrobić... uzbroić tu całą bombę na ziemi? Nie można po prostu odpalić odliczania i odlecieć? Wszystko jedno. Zatem tak, to jest po prostu moment, gdzie albo ginie Ashley, albo Kaiden. I w zasadzie miałem duży dylemat, kogo zabić, ale jednak myślę, że Ashley, nie wiem, zawsze mnie irytowała jako osoba. Oprócz może zapis i, nie wiem, rozdanie dwóch punktów, no trzech, przepraszam. Zgaduję, że mogę dać trochę więcej bariery. Jak dotąd mnie za bardzo nie zawodziła i cóż. Zważywszy na fakt, jak bardzo snajperzy mnie nie lubią w tej grze, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Okej, to było dosyć krapowaty rzut granatem.
come on, przestań używać tego durnego cheaterskiego ruchu. Jest tak irytujący. Proszę bardzo, mam na tył Warlorda. Czyli po prostu jeszcze bardziej irytującego Krogana, bo ma więcej punktów zdrowia. Okej, chyba takich... Nie wiem, jeszcze tylko nas jeden taki pokój, ale mogę się mylić. Mam nadzieję, że będę się mylić, bo... No cóż, Wirmir trochę zaczyna mnie irytować. Jak powiedziałem wcześniej, to jest po prostu jedna długaśna sekwencja strzelania i dosyć kiepsko zrealizowana. Wezwij Normandii. Can you hold them off? There's too many. I don't think we can hold them. I'm activating. Oh, come on, ty w twoim biało-różowym pancerzu nie możesz? Come on. What the hell are you doing, Williams? Making sure this bomb goes off, no matter what. Wszystko jedno. To nie jest tak, że nie masz jakiegoś pilota na bombę czy coś. No. Nic tych rzeczy. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Trochę mniej mnie irytował Karf, bo mam do niego sympatię, zważywszy na fakt, że lubię Kotora, zatem tak. Alenko, radio Joker and tell him to meet us on the AA tower. Yes, commander. I you know it's the right choice, LT. Fight hard, chief. Die proud. Aye, aye, commander. Miałem trochę dylemat, nie chodzi o to, że którą postać bardziej lubię, bo żadnej nie lubię, ale myślę, że Ashley ma trochę bardziej zabawną scenkę. Czy może nie scenkę, ma trochę zabawny kontekst, jaki jest jej dorabiany w następnych częściach Mass Effecta, ale no, co to. Właściwie odkąd zginie to i to się nie wydarzy, mogę powiedzieć od razu, w trzeciej części staje się cieniem. Jakimś cudem. Ktoś uznał, że postać, która była, miała rangę kogo? Zbrojmistrza? Coś w stylu? Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć. Będzie dobrym cieniem. Tak, co ma dużo sensu. I hej, mamy ostatnie ulepszenie do naszej... do obrażeń bodaj. Scram Raila. Nie wiem, co to znaczy, ale... Ma więcej procent, zatem tak. Powinno się w to ładować, że tak powiem. Także nie mam... Chyba sprawdzałem na Wikipedii. Nie ma raczej lepszych ulepszeń zmniejszających nagrzewanie broni, zatem cóż, będę musiał wytrzymać z tymi, które mam obecnie.